Gore Gwiazda, Mario, czy ty wiesz, oraz Pójdźmy wszyscy do stajenki. Najpiękniejsze pastorałki i kolędy zabrzmiały w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie. Po raz drugi odbył się konkurs wokalny Kantyczki. To jest taki czas, gdzie możemy jeszcze przedłużyć okres magiczny Świąt Bożego Narodzenia, posłuchać przepięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu uzdolnionej młodzieży i dzieci. Cieszę się, że dużo właśnie uczestników z ościennych miejscowości i gmin wzięło udział. Są osoby z Gierzwałdu, z Gieczwałdu, z Ostródy, Morąga, więc jest duże zainteresowanie. W konkursie wzięło udział 34 młodych artystów. Uczestników podzielono na 5 kategorii wiekowych. Wielu z nich muzyczny talent rozwija już od najmłodszych lat. Rodzina powiedziała, że strasznie mnie śpiewam i żebym poszła gdzieś na zajęcia, żebym to rozwijała. Ja się urodziłem tak jakby w zespole, bo moja mama śpiewała i śpiewałem tak już od 3 lat do 5 i później przestałem, no i tak od 7-8 zacząłem ponownie. Dzieci i młodzież oceniło profesjonalne jury. Intonacja, dykcja, poczucie rytmu, charakter, interpretacja. Ale najważniejszą rzeczą jest dla mnie osobiście, ale myślę, że nie tylko, jakby to, co ten wykonawca zostawia, czyli emocje. Druga edycja konkursu cieszyła się jeszcze większą popularnością niż jej pierwsza odsłona. W porównaniu z poprzednią edycją mamy znacznie więcej wykonawców i artystów, no, co świadczy o sukcesie pierwszej edycji. W tym roku zmieniliśmy godzinę z racji właśnie ilości uczestników na 9:00. Jest to fajne wydarzenie. Cieszę się, że jest duża odpowiedź również dzieci, młodzieży na nasze zaproszenie. Cieszę się, że mamy przede wszystkim też profesjonalne jury, które na pewno oceni wszystkich, ale dla mnie to wszyscy są tutaj wygrani, niezależnie od tego, czy zajmie pierwsze, czy drugie, trzecie miejsce. Jest najważniejszy tutaj właśnie występ i bycie tutaj z nami. Na uczestników czekały atrakcyjne nagrody, takie jak zestawy klocków i głośniki bezprzewodowe. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv